Cześć, witam Was na zawodowym streamie, czyli wywiadzie z przedstawicielem ciekawego zawodu. Dzisiaj w wirtualnym studio jest ze mną Magda Szymańska, dietetyczka z wieloletnim doświadczeniem, która opowie nam, czym na co dzień się zajmuje, jak wygląda jej praca, z jakimi wyzwaniami się mierzy. Także jeżeli zastanawiacie się nad swoją przyszłością zawodową, to zostańcie z nami przez kolejne pół godziny i dowiedzcie się, czy dietetyka to jest coś, co może Wam się spodobać. A ja się nazywam Klaudia Stano i w imieniu Mapy Karier witam Was na dzisiejszym wywiadzie. Pamiętajcie, że możecie nas oglądać zarówno na YouTubie, jak i słuchać na platformach podcastowych. Także zaczynajmy. Magdo, Magdo, witam Cię serdecznie. Dziękuję, że się zgodziłaś i zgodziłaś nam opowiedzieć o tym, co robisz. Także przedstaw się proszę, powiedz, czym się właśnie na co dzień dokładnie zajmujesz, z czym się wiąże ten zawód dietetyka, jakie zadania realizujesz, o co w tym wszystkim chodzi? Cześć, witam wszystkich serdecznie. Jestem Magda Szymańska, jestem dietetykiem. W zawodzie pracuję już 15 lat, więc trochę tego czasu minęło. Na co dzień zajmuję się pracą z pacjentami, zarówno w gabinecie stacjonarnym, jak i w wersji online'owej. Mam spotkania z pacjentami na Zoomie, Skype'ie, popularnych takich komunikatorach. Pracuję z różnymi pacjentami, najczęściej chorymi na różne schorzenia dietozależne, między innymi pacjentami onkologicznymi, pacjentami z insulinoopornością, z pacjentami z zaburzeniami jelitowymi. Również zajmuję się pacjentami, którzy po prostu chcą zmienić swoje nawyki żywieniowe i zacząć zdrowiej się odżywiać i nie mają specjalnie żadnych poważnych chorób. To jest moja jedna część działalności, a druga część, jestem też instruktorem Nordic Walking i również właśnie prowadzę zajęcia takie grupowe, treningi indywidualne z klientami w lesie. Właśnie, z marsz z kijami. To jest bardzo ciekawe połączenie, ale właściwie można się tego spodziewać, skoro promujesz zdrowy tryb życia. A powiedz proszę, jak w ogóle wpadłaś na to, aby zostać dietetyczką? Co cię pokierowało do tej ścieżki? Jak to się zaczęło? Czy od zawsze wiedziałaś, że chcesz to robić, czy nie? Nie, ja nie byłam z tych, co od dziecka marzyli, żeby zostać dietetykiem i w sumie jak już zostałam tym dietetykiem, to na rynku było jeszcze bardzo niewielu dietetyków, niewiele poradni dietetycznych. Razem z koleżanką założyłyśmy chyba czwartą poradnię dietetyczną w Polsce. To były takie pełzające początki w ogóle takich konsultacji dietetycznych dla pacjentów, dla klientów prywatnych. I nie od początku, tak jak powiedziałam, wiedziałam, że będę chciała być dietetykiem, nawet będąc w liceum, to bardziej myślałam, że pójdę na ekonomię, na studia ekonomiczne i na żywienie człowieka zdawałam tak przy okazji, ponieważ wydział, na który zdawałam, miał w swojej ofercie takie studia związane z żywieniem, ale bardziej od tej strony konsumpcyjnej, czyli bardziej myślałam, że będę, idąc na studia, że będę zajmować się właśnie taką ekonomią spożycia, kto ile kilogramów ziemniaków spożywa, jak to się zmienia, czyli bardziej takie badać trendy ekonomiczne w żywieniu ludzi. I taki był mój zamysł, żeby troszkę tej ekonomii zostało właśnie i to wydawało mi się ciekawe, takie zachowania konsumenckie. I jak już byłam na studiach, to w sumie koleżanka namówiła mnie, oj, chodź, pójdziemy razem na dietetykę, założymy razem poradnię. Bardzo się przyjaźniłyśmy na studiach, razem robiłyśmy wspólne projekty w organizacji studenckiej i tak w sumie wyszło sobie, myślę, no fajnie mi się z Ewą współpracuje, to pójdę z nią na tą dietetykę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i ta decyzja pociągnęła za sobą właśnie to, że założyłyśmy razem poradnię dietetyczną, że razem do tej pory pracujemy jako dietetyczki. No więc jak widać, była to dobra decyzja. Jasne, a powiedz, jak w Polsce można zostać dietetykiem? Czyli ktoś nas słucha, ogląda i zastanawia się, okej, podoba mi się
podoba mi się ta droga, wydaje mi się to coś interesującego, ale to co muszę zrobić, żeby pracować jako dietetyk? Czy trzeba spełnić jakieś specjalne wymagania? Czy trzeba iść na studia? Opowiedz proszę o tym krótko. Tak, aktualnie jeszcze nie trzeba iść na studia, żeby być dietetykiem, aczkolwiek dla wszystkich dietetyków po studiach jest to bardzo zła sprawa, że nie ma żadnych regulacji prawnych dotyczących zawodu dietetyka. Aktualnie w Sejmie jest ustawa, która ma wejść w życie, mam nadzieję lada dzień, która będzie właśnie regulowała zawód dietetyka i w tej ustawie będzie ściśle określone, kto ma prawo wykonywania tego zawodu, gdyż aktualnie jest tak, że dietetyką może zajmować się każdy. Zarówno trener fitness, który zrobi sobie jakiś kurs podstawowy z dietetyki, osoba, która pójdzie do jakiegoś studium, gdzie jest kierunek dietetyka i już jakieś tam przedmioty będzie miała z zakresu dietetyki, to też może już udzielać konsultacji dietetycznych, prowadzić pacjentów. Więc tutaj póki co jest taka troszkę wolna amerykanka, jeśli chodzi o ten rynek. I niestety można też trafić właśnie na niewykwalifikowaną osobę, która będzie nas prowadziła w żywieniu niezgodnie z przyjętymi standardami leczenia. I tutaj właśnie, jeżeli sami szukamy dietetyka, to warto się zorientować, czy idziemy do osoby, która właśnie ukończyła studia wyższe z dietetyki. Okej, ale z tego, co mówisz, to już niedługo studia będą taką jedyną ścieżką, tak? Wszystko do tego zmierza. Tak, mamy nadzieję, tak, dokładnie. Na to wszyscy dietetycy, ci po studiach bardzo czekają, żeby właśnie to ten zawód dietetyka zyskał takie uprawnienia. Trochę jak lekarz, prawda? Musisz mieć numer wykonywania zawodu i tak samo będzie właśnie z dietetykiem, że on też będzie miał właśnie taki nadany numer wykonywania zawodu. No właśnie, o to chciałam spytać, bo z tego, co mówiłaś na początku, klienci, z którymi pracujesz, to są często osoby, które jednocześnie są prowadzone przez lekarza, więc tutaj widzę taką ścisłą współpracę często między dietetykiem a lekarzem, że dietetyk wspomaga to leczenie. Także musi posiadać dosyć rozległą wiedzę i o to chciałam spytać, o takie twarde kompetencje, z jakich obszarów należy posiadać wiedzę, aby być dobrym, skutecznym dietetykiem, aby faktycznie wspierać klientów, nie tylko tych, którzy chcą schudnąć, czy nieco poprawić swoje zdrowie, ale też takich, którzy mierzą się z poważnymi chorobami. I pytam o to też dlatego, że słucha nas, ogląda sporo osób, które są jeszcze w szkole, więc może do jakich przedmiotów warto się przyłożyć, od czego nie uciekniemy, co się przydaje tak naprawdę faktycznie w Twojej codziennej pracy. Tak, ja jak najbardziej. Przydają się już nawet wiedza zdobyta po części właśnie w liceum, na pewno z zakresu biologii i funkcjonowania ciała organizmu człowieka, czyli funkcje trawienne w organizmie, jak to przebiega, jakie enzymy są potrzebne do trawienia białek, tłuszczy, węglowodanów. Czyli też już taka wiedza, którą zyskujemy czy w szkole podstawowej, czy właśnie w liceum. Na pewno też chemia organiczna, to jest też właśnie dziedzina, z której dietetyk czerpie, czyli właśnie wszelkie budowy związków chemicznych. Oczywiście nie wykorzystuje tego na co dzień w pracy, ale często, żeby zrozumieć pewne mechanizmy, które dzieją się w organizmie, jak przebiega trawienie, to właśnie ta wiedza z chemii organicznej bardzo się przydaje. Chemia też jako układ pierwiastkowy, czyli właśnie magnez, potas, sód, wapń, to są pierwiastki, które poznajemy na chemii, i później dietetyk musi znać źródła pokarmowe pierwiastków, prawda? Więc chociażby już zaznajomienie się z tym znaczkiem, który mamy na układzie pierwiastkowym, to jest już to, że orientujemy się, jaki pierwiastek ma jaki skrót. To myślę, że to są takie obszary z tych nauk przyrodniczych, które się przydają w pracy dietetyka. Na co dzień, z jakiej ja wiedzy korzystam, tak? Na pewno też
po części matematyka, czyli obliczanie zapotrzebowania energetycznego. Wiadomo, że teraz są do tego różne kalkulatory, które nam ułatwiają pracę i przeliczają zapotrzebowanie energetyczne, no ale to jest też po części jakoś tam praca na liczbach w zakresie podstawowym, ale jednak. Więc tutaj też po części może matematyka. Jeszcze oczywiście cała wiedza, którą zyskamy na studiach, będzie najważniejsza, czyli właśnie wiedza dotycząca różnych jednostek chorobowych, jak te jednostki chorobowe będziemy leczyć, jakie będziemy ustalać plany żywieniowe w cukrzycy, chorobie nerek, innych chorobach, tak? I cała fizjologia poszczególnych jednostek chorobowych jest istotna. Również też bardzo istotnym elementem pracy dietetyka to jest taka troszkę psychodietetyka, czyli praca z pacjentem, czyli też takie podejście psychologiczne jest ważne, żebyśmy troszeczkę rozgryźli tego pacjenta, z czym on ma problem, jak do niego podejść, jak się z nim komunikować, żeby to, co do niego mówimy, trafiało, albo też jak go słuchać, co wyłapać, co jest istotne dla mnie z punktu widzenia pracy z nim, jakie obszary widzę, że na przykład dobrze by było, żebyśmy popracowali, żeby jakąś regularność u siebie wyrobił, więc no, tych kompetencji jest trochę. Tak, dużo tego jest. Zaczęłaś mówić o tych kompetencjach miękkich, o pracy z klientem. Czy coś jeszcze byś wskazała, takie kompetencje, które wykorzystujesz na co dzień, jakieś takie komunikacyjne, interpersonalne, czy tutaj byś jeszcze coś dodała? Cały ten obszar współpracy z pacjentem, no to właśnie dobra rozmowa, dobrze zadawane pytania, też umiejętność takiego delikatnego przerywania pacjentowi, jeżeli on odpowiada nieprecyzyjnie na nasze pytanie i ukierunkowanie go w tej naszej rozmowie na to, co sami chcielibyśmy się od niego dowiedzieć, bo często przychodzą pacjenci, którzy bardzo dużo mówią, a często mówią z 50 dygresjami, więc to też właśnie taka umiejętność tak poprowadzenia wywiadu, żeby w pół godziny, 45 minut jednak wyłuskać to, co dla nas jest najważniejsze, więc to na pewno tutaj takie przedmioty, które teraz już wiem, że są na studiach, czyli właśnie taka praca z pacjentem, bardzo się przydają. Ja skończyłam studia i u nas było tego bardzo mało i nie czułam się przygotowana w tym zakresie do pracy. I tutaj musiałam sama się dokształcać, czy biorąc udział w różnych szkoleniach, czy też poprzez, prawda, metodę prób i błędów troszkę z pracy z pacjentami. Jeszcze może tak odniosę się do tych kompetencji twardych, czyli do tych takich umiejętności, które wynosimy ze szkoły czy ze studiów, takiej stricte wiedzy, to też przydaje się w części pracy dietetycznej lekkie pióro, czyli też umiejętność fajnego pisania różnych tekstów motywujących. Więc też te osoby, które lubią pisać i interesuje je właśnie dietetyka, zdrowe żywienie, to też tutaj jest duże pole do popisu, nie tyle może pracy z pacjentem, bo wiadomo, że w zaleceniach dietetycznych nie piszemy jakichś elaboratów, wypracowań, natomiast na pewno ciekawe teksty, które możemy wrzucić na stronę internetową, czy popularne komunikatory typu Facebook, Instagram, no to tutaj też jest właśnie pole do popisu dla takich osób z lekkim piórem. No właśnie, bo dietetyka to nie tylko ta praca z klientem, ale też promowanie zdrowego żywienia i zdrowego trybu życia. Także pewnie można jako dietetyk w wielu różnych obszarach się realizować. To może tak. Do tego przejdę. Ty założyłyście własną działalność z koleżanką, ale powiedz, gdzie jeszcze potrzebni są dietetycy, jakie organizacje ich potrzebują, jakie są też różne specjalizacje. Chodzi mi o to, żeby nakreślić troszeczkę szerzej tę branżę i powiedzieć o innych możliwościach pracy. Tak, możliwości jest naprawdę bardzo dużo. I hasło zawód dietetyk najczęściej nam się w pierwszym rzucie kojarzy z pracą właśnie z klientem, z pacjentem, czy właśnie w takim gabinecie prywatnym, czy dietetyk będący w szpitalu, który wspiera pacjentów
i udziela im konsultacji, ale jest też również dietetyk, który w szpitalu po prostu układa jadłospis, tak? Czyli tutaj też mamy taką przestrzeń dla osób, które niekoniecznie chciałyby pracować z klientem, a lubią układać na przykład jadłospisy, tak? Dobrze by się czuły w pracy na programie, w którym po prostu bilansują jadłospisy. Dietetyk też pracuje w przedszkolach, układając właśnie też jadłospisy dla podopiecznych. To jest taka część naszego zawodu. Dietetyk też pracuje w prywatnych przychodniach, czyli właśnie takich jak moja, tudzież państwowo też można pracować jako dietetyk i udzielać konsultacji. Coraz bardziej też takie przychodnie publiczne na tak zwany NFZ też zawierają kontrakty z dietetykami. Ta branża, powiedzmy, publiczna, czyli praca jako dietetyk w szpitalu czy w takiej państwowej przychodni, no to nie wiąże się z jakimiś dużymi zarobkami, niestety. Tutaj ci dietetycy nie są jakoś bardzo wynagradzani. Oprócz tego mamy jeszcze pracę jako dietetyk w cateringach dietetycznych i tutaj też podobnie jak w tym szpitalu układamy po prostu diety pod modne pudełka, tak? Czyli też tutaj głównie praca na programie dietetycznym, znajomość kulinariów, czyli jeżeli lubimy gotować, to wiemy, jakie zioła gdzie dodać, prawda, jak podkręcić smak danej potrawy, no to takie umiejętności, właśnie takie zacięcie w kuchni też bardzo się wówczas przydaje, takie wyczucie kulinarne. Więc osoby, które na przykład to lubią robić i jednocześnie chciałyby się nauczyć zdrowo jeść, no to tutaj właśnie też jest na to przestrzeń. Jest też przestrzeń dla dietetyków w internecie coraz bardziej i opracowywanie różnych takich kursów online dietetycznych, które na przykład ktoś kupuje i sam po prostu dany kurs przerabia, a ja jako dietetyk po prostu prowadzę ten kurs, tak? Czyli tak jak my dzisiaj rozmawiamy, to tak samo prowadzi nas po prostu dietetyk w tym, że zyskujemy wiedzę w danej jednostce chorobowej czy w jakimś tam zakresie, który dietetycznie nas aktualnie interesuje. Również jest szerokie pole popisu dla dietetyków czy właśnie na Instagramie, czy na Facebooku. Jeżeli mamy rozbudowane konto, zwłaszcza na Instagramie, no to możemy też nawiązywać współpracę z różnymi firmami, z którymi na przykład zgadzamy się, jeżeli chodzi o filozofię, i wówczas też możemy zarabiać po prostu na różnego rodzaju reklamach z tytułu tego, że coś rekomendujemy jako osoba, która w danej dziedzinie ma autorytet, tak? Więc tutaj też taka współpraca jest możliwa. Również też taki dział dietetyki kulinarnej, bym to tak nazwała, czyli wydawanie różnego rodzaju e-booków z przepisami kulinarnymi i sprzedawanie po prostu tych e-booków, tylko to nie są takie zwykłe e-booki, prawda, jak książka kucharska, tylko po prostu wybrane przepisy dedykowane danej jednostce chorobowej i wówczas takie umiejętności, które się przydają bardzo, no to jest umiejętność fotografowania, zwłaszcza właśnie tej fotografii kulinarnej, gdzie po prostu umiemy w piękny sposób przedstawić te wszystkie potrawy w naszym e-booku. No to myślę, że na razie tyle, co mi przychodzi do głowy. No to jest bardzo dużo. Dzięki za takie szerokie nakreślenie sytuacji. W takim razie wydaje się, że dietetyka się bardzo mocno rozwinęła od tych 15 lat. Mówiłaś, że jak wy zakładałyście swoją działalność, to jeszcze to wszystko raczkowało, bardzo mocno się rozwinęło. I pytanie, czy twoim zdaniem będzie się dalej rozwijać, czy to jest branża z przyszłością, czy warto w to zainwestować, jeżeli zastanawiamy się, co robić w przyszłości. Tak, pierwsza część pytania, czy dietetyka się rozwinęła przez te 15 lat, no to uważam, że bardzo się rozwinęła i właśnie ten zakres prac, które możemy wykonywać i niekoniecznie jeżeli lubimy pracę z pacjentem, to też możemy zostać dietetykiem i
zarabiać na tym, tak? Więc, bo kiedyś to się bardzo kojarzyło tylko z tym, że dietetyk to przecież ten, kto prowadzi pacjentów, prawda, w gabinecie. Kiedyś to w ogóle nie do wyobrażenia było, że będziemy się łączyć online i współpracować z kimś z komunikatory, bo przecież ważyć, zmierzyć, więc tutaj kiedyś bardzo na to się kładło nacisk, na tą współpracę właśnie w gabinecie. Pandemia bardzo dużo zmieniła w tym zakresie, że też ta dietetyka otworzyła się bardzo na taką współpracę online. To jest jedna rzecz. I druga część Twojego pytania dotyczyła tego, czy to jest zawód z przyszłością. Ja myślę, że tak, jak najbardziej jest to zawód z przyszłością. Dietetyki dotyczące wielu chorób, dotyczące nadwagi, otyłości, chociażby wśród młodych ludzi, prawda, którzy no, wejdą w dorosłość za 5, 10, 15 lat, pokazują, że no to mogą być nasi klienci, mówiąc tak okrutnie, no ale taka jest prawda, więc tutaj zapotrzebowanie na usługi dietetyczne myślę, że będzie cały czas rosło i jak najbardziej jest to zawód z przyszłością. Okej. A powiedz, lubię zadawać to pytanie, co ci sprawia w pracy największą satysfakcję, co ci daje radość, co sprawia, że właśnie tak lubisz to, co robisz i sprawia ci to frajdę? Najbardziej lubię rozmowy z pacjentami, podczas których dochodzimy do pewnych wniosków, jak ta dieta ma wyglądać dla danej osoby, bo to nie jest tak, że przykładamy szablon i każdemu dajemy to samo, tylko właśnie takie rozwiązanie trochę takiej zagadki, co dla kogo jest potrzebne i co dana osoba potrzebuje, żeby ją wesprzeć, w jakim obszarze, więc troszeczkę właśnie tutaj zajęcie się tym pacjentem w sposób indywidualny i tak pokierowanie go, że potem słyszę właśnie takie bardzo pozytywne komunikaty, że ktoś się o wiele lepiej czuje, że już nie jest senny, że ma dużo energii do życia, że w ogóle to zdrowe żywienie wcale nie jest takie trudne, jak mu się wydawało na początku, że prawda, więc taki pozytywny feedback od pacjentów, jak to oni właśnie się lepiej czują, to bardzo tak nakręca do dalszej pracy. Z pacjentami onkologicznymi to z kolei taka bardzo pozytywnie wpływa na to, że lubię z nimi pracować, to, że podpowiem im, jak sobie radzić w trakcie chemioterapii, właśnie, żeby skutki uboczne leczenia były mniejsze, mniej dotkliwe, że ktoś zatrzyma niedożywienie, które jest bardzo, bardzo takim skutkiem leczenia bardzo negatywnym i bardzo źle rokującym. Więc tutaj też takie poprawienie wyników badań u tych pacjentów poprzez zastosowanie odpowiedniego leczenia, czyli też już takie sprawdzenie, prawda, że była duża niedokrwistość i nagle po zastosowaniu diety, którą zarekomendowałam, te badania bardzo się poprawiły. Więc tutaj myślę, że takie sukcesy pacjentów najbardziej cieszą w pracy. Czy to takie poczucie, że komuś pomogłaś w tym obszarze, którego potrzebował. Tak. No i pewnie, że ta pomoc ma jakiś długotrwały efekt, prawda? Bo pewnie czasami nie jest trudno osiągnąć na krótką metę sukces, ale ważne jest, żeby to się utrzymało i żeby była ta zmiana nawyków. No dobra, a w drugą stronę, co jest może takie trochę gorsze, mniej pozytywne, czego nie lubisz, co warto wiedzieć, zanim się zdecydujemy na tę ścieżkę? Mhm. Kiedyś bardzo duży problem miałam z tym, że pacjenci na przykład odwołują wizyty, przekładają, że ten grafik, który sobie zaplanowałam danego dnia, po prostu czasami obraca się o 180 stopni, wydaje się, że będę mieć, nie wiem, 7 pacjentów i nagle okazuje się, że ten chory, ten tu musi odwołać i z 7 mam na przykład tylko 3 i to było wtedy takie frustrujące, że już coś sobie zaplanowałam i no jak to, no i co teraz? Też może przez to taka nieprzewidywalność czasami zarobkowa była też jakąś tam obawą. Mam wrażenie, że odkąd jestem mamą, też łatwiej mi się z taką nieprzewidywalnością, jeśli chodzi o zmianę planów, nauczyć i jakoś przyjmuję to z większym spokojem. Nauczyłam się też
po prostu zająć się czymś innym w daną godzinę. Jeżeli ktoś mi się odwołał, no to po prostu na to miejsce planowuję sobie, co innego będę robiła, więc no też trzeba się nauczyć takiej samoorganizacji pracy, żeby właśnie tak nie marnować tego czasu, który na przykład nagle zyskaliśmy. To jest takie troszeczkę uciążliwe. Czasami monotonne jest dla mnie układanie jadłospisu. Jeżeli ktoś sobie zażyczy na przykład 14-20-dniowy jadłospis, to nie jest mój konik i ja nie uwielbiam tworzyć tych jadłospisów. Bardziej lubię edukować pacjentów, jak ten swój jadłospis w cudzysłowie podrasować, żeby mieć dobre efekty i co jest ważne w jakichś proporcjach na talerzu, czyli takie zwrócenie uwagi na taką naukę tych właśnie zasad już w praktyce. Więc czasami taką monotonię łapię przy tych jadłospisach. I chyba to tyle, co mi tak przychodzi na gorąco do głowy. Okej. Też z tego, co mówisz, masz konsultacje w różnych godzinach, więc to czy pracujesz czasami wieczorami, czy często to się zdarza w tej branży? No bo sobie wyobrażam, że klienci też przychodzą często po pracy, prawda? Tak, dokładnie. I tutaj to od nas zależy, prawda, jak ten grafik ułożymy. I no często wiąże się to z tym, że raz, dwa razy w tygodniu trzeba pracować po prostu popołudniami, żeby spotkać się z pacjentami, którzy w ciągu dnia nie mogą. Troszeczkę ta pandemia COVID zmieniła nam sytuację, bo możemy mieć więcej takich współprac online i wtedy pacjenci też w trakcie swojej pracy, którzy też na przykład pracują online, są w stanie zrobić godzinną przerwę, żeby się ze mną spotkać w ciągu dnia, a nadrobią sobie po prostu swoją pracę po południu. Więc myślę, że od pandemii to troszeczkę te godziny nam się pozmieniały, że już nie ma takiego silnego nacisku na spotkania tylko popołudniowe. Okej. I jeszcze nawiążę do tematu zarobków, który się już tutaj dwa razy pojawił w Twoich wypowiedziach. To powiedz proszę, ile można zarobić jako dietetyk, jak kształtują się te zarobki, od czego zależą? Czy jeżeli no, komuś zależy na tym, żeby dobrze zarabiać, to czy to jest branża dla niego, dla niej? Jasne. Te zarobki są bardzo, bardzo szerokie, mogą mieć widełki. Zaczynając od tych takich najmniejszych zarobków, to tak jak mówiłam, dietetyk przedszkolny, dietetyk szpitalny, no to jest taka najniższa krajowa, powiedzmy, z zarobków, niestety. A praca jest no, bardzo ważna, prawda? Bardzo też odpowiedzialna, więc tutaj te osoby nie zarabiają dużo. Pracując na własny rachunek, czyli mając własną działalność gospodarczą i przyjmując pacjentów już na swoim, że tak powiem, no to tutaj można zarobić bardzo dużo, jeżeli mamy dużo tych współprac indywidualnych, jesteśmy dobrze w swoim zawodzie, mamy pozytywne opinie od klientów, którzy już z nami współpracowali. Jesteśmy na przykład zarejestrowani na jakiejś platformie typu Znany Lekarz, czy Booksy, czy inne tego typu portale, przez które pacjenci mogą się z nami umówić online. No to tutaj można, myślę, że zarobić około 10 tysięcy miesięcznie, przeliczając na aktualne stawki. Jak najbardziej. Mówimy o kwocie na rękę czy o kwocie brutto? Mówimy o kwocie na rękę, czyli ten powiedzmy 8-10 tysięcy można zarobić. Jeżeli chodzi o taką pracę u kogoś, czyli jestem na przykład dietetykiem w jakimś centrum dietetycznym, no nawet prywatnym, tak, ale to nie jest moja firma, no to myślę, że możemy liczyć na około 5 tysięcy na rękę, tak w przybliżeniu te stawki się kształtują. Nie umiem powiedzieć, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o dietetyków, którzy prowadzą własne kursy online, czy prowadzą różne takie współprace z firmami, to co powiedziałam na Instagramie, prawda, że reklamujemy jakiś produkt i
no z tego też, prawda, zarabiamy na tym, że współpracujemy z daną firmą, to tutaj nie umiem powiedzieć, ale wyobrażam sobie, że to też są dobre zarobki. I raczej w tych wyższych widełkach wtedy się znajdujemy niż niższych. Mhm. Także wszystko zależy od niszy, którą sobie obierzemy w tej branży. Tak, dokładnie. Wydaje się z tego, co powiedziałaś, no jest tyle możliwości, że nie da się odpowiedzieć jednostkowo na to pytanie. Ale dziękuję, myślę, że nakreśliłaś krajobraz. Zbliżając się już do końca naszej rozmowy, ostatnie pytanie. Co byś poradziła osobom, które rozważają tę ścieżkę kariery? Może coś byś chciała podkreślić z tego, co powiedziałaś wcześniej? Jakaś wskazówka doświadczonej dietetyczki, o czym warto pomyśleć, nie wiem, w co warto zainwestować, jeśli jesteśmy jeszcze w szkole, na studiach? Jakieś takie twoje protipy? Na pewno to, co warto jest robić, tak jak obserwuję młodych ludzi, którzy na przykład w branży dietetycznej wchodzą na rynek i od nich słyszę takie informacje, chociażby w jakichś grupach takich facebookowych, gdzie są zrzeszeni dietetycy i dzielimy się tam na przykład jakimiś swoimi doświadczeniami, to co widzę, co teraz młodzi ludzie robią, to bardzo często już na studiach zakładają sobie na przykład konto na Instagramie, coś już publikują, zbierają sobie po prostu tych obserwujących, to potem są nasi potencjalni klienci, do których już możemy wystosować jakąś ofertę, więc dużo łatwiej jest wtedy zacząć. A zaczynamy tak totalnie bez spiny, na zasadzie takiej, że po prostu coś sobie popróbujemy, zobaczymy, czy to zadziała. Jest to taki moment, że możemy troszkę potestować bez oczekiwania, że od razu muszę mieć jakieś efekty, prawda? Bo jak już założymy działalność, już płacimy ZUS-y i inne tam opłaty, to już chcemy po prostu mieć tych klientów, prawda? A czas, taki początek studiów, czy no już w trakcie studiów, jeżeli tak na spokojnie zaczniemy rozwijać, czy jakiegoś bloga internetowego, prawda, z jakimś naszym pamiętnikiem żywieniowym, czy właśnie będziemy na tych mediach społecznościowych powoli funkcjonować jako ten, powiedzmy, ta osoba znająca się na żywieniu, to myślę, że to jest taka fajna inwestycja właśnie, żeby później łatwiej było zacząć. To jedno. I przypomnij mi jeszcze w pytaniu, o coś pytałaś więcej. Tylko takie ogólne wskazówki, tak, że jeśli to jest twoim zdaniem najważniejsze, oprócz nauki oczywiście, ale takie dodatkowe wskazówki, bo nauka pewnie jest bardziej oczywista, zdobywanie tej twardej wiedzy, o której mówiłaś wcześniej. Oczywiście, tak, zdobywanie twardej wiedzy i szkolenie się na studiach, no jest bardzo ważne, żeby potem wiedzieć po prostu, jak tym ludziom pomóc, to na pewno. Tutaj to bardziej taka dodatkowa wskazówka, co zrobić, żeby później na przykład było nam łatwiej wystartować już z samodzielną działalnością. Mhm. Dzięki wielkie. Ja nie mam na ten moment więcej pytań, ale dziękuję ci za tę masę wskazówek, przemyśleń i tego, co wypływa z twojego długiego doświadczenia. Już mam nadzieję, że zachęciliśmy naszych widzów i słuchaczy do tego, żeby jeszcze więcej się dowiedzieć o dietetyce. Także bardzo dziękuję tobie, bardzo dziękuję wszystkim, którzy nas słuchają, oglądają. Zapraszam was na kolejne zawodowe streamy, ale też do odsłuchania tych odcinków, które już nagraliśmy z różnymi ciekawymi branżami. I mówię w takim razie do zobaczenia. Dziękuję bardzo, Magdo. Ja też dziękuję bardzo.